To witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kac Terrorystyka. A w dzisiejszym odcinku zaaranżujemy sobie arenę dla moich mrówek Lasius Niger, które są tutaj. W drugiej części odcinka zasadzimy sobie trzykrotkę w terrarium Chromki, bo sobie wczoraj kupiłem, że zabieramy się do roboty. Dobra, mamy już naszą arenę, którą będziemy aranżować. No i ogólnie myślę, że nie będziemy tu za dużo dawać. Trochę jeszcze podsypiemy junglerfa. Oprócz tego trochę chrobotka sobie damy, barwionego gdzieś tutaj. No i tak naprawdę to będzie na tyle. No bo w zasadzie ja te mrówki sobie tylko przytrzymam przez zimę, a po prostu jak się zrobi ciepło, to je wypuszczę, no bo jakoś za bardzo mi się ich hodowla nie podoba. Tu są moje mrówki. Tutaj z tyłu jest karaczan, którego jakiś czas temu dostały do zjedzenia. To sobie szybko go wyciągnę jeszcze. Tak to się prezentuje, trochę syf w środku jest. Karaczan wyciągnięty. Więc teraz mrówki lądują na nowej arenie. A oprócz tego dostanę jeszcze taką małą jakby mikropróbóweczkę sobie z wodą, żeby po prostu miały co pić. A teraz lecimy do zasadzenia trzykrotki ukrąki. Jeszcze bym zapomniał, musimy zaciemnić tą probówkę mrówek. O. I teraz lecimy z zasadzenia trzykrotki. Dobra, mamy nasze terrarium. Teraz tak, o, przydałoby się odcięć trochę tego sztucznego bluszczu. Mam nadzieję, że łatwo pójdzie. Pęsetom sobie trochę przytrzymam. Chromka jest dalej w pojemniku, znaczy się w terrarium, nie będę je stamtąd wyciągał. Ok, bluszcz odcięty. Teraz trzeba odciąć szczepkę trzykrotki, tu mam taką fajną. Ona jest ładna fioletowa, więc myślę, że będzie ładnie wyglądać w terrarium. Dobra, ona jest ukorzeniona tutaj z dwóch stron. Okej, odciąłem ją. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale to jest polski skakun mojej trzykrotki. Fajnie, siedzi sobie. Tak sobie siedzi. To niech sobie tam siedzi dalej. Nikt mu nie będzie przeszkadzać. I teraz tak, o. Generalnie trzykrotkę wsadzę w tamten róg. Więc trochę go trzeba spryskać. To jest chromka, więc ona nie potrzebuje jakieś super wilgotno, ale jakoś sobie poradzi. Trzykrotkę jak będę spryskiwał raz w tygodniu, to myślę, że chromce nie powinno się nic stać. Dobra, trochę jest już wilgotny, więc teraz można wsadzać trzykrotkę. Ona oczywiście tu się bez problemu zakorzeni, jak tylko będzie miała wilgotno. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz ją jeszcze troszkę podleję. No i wystarczy czekać, aż się zakorzeni i będzie się rozrastać. Dobra, przyszedł czas na specjalna 50 subów. Ogólnie jaka będzie wasza reakcja na moje włosy? W tej sprawie na chwilę głos zabierze pan Mariusz. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Jesteście gotowi?